Jest szansa na bezpłatny MPEK w Suwałkach. Chodzi o autobus, który dowoziłby klientów do nowo powstałego sklepu Tesco. Z zapytaniem o możliwości uruchomienia takiego połączenia sieć handlowa wystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Teraz Tesco i PGK negocjują zasady działania linii i jej ewentualną trasę. Koszt funkcjonowania połączenia miałby pokryć sklep. O szczegółach mówi Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk do spraw gospodarczych. Na chwilę obecną nie została jeszcze podjęta decyzja, czy taka linia zostanie uruchomiona, bo oczywiście PGK musi uzgodnić po pierwsze przebieg takiej linii na terenie miasta, po drugie podać firmie Tesco koszty funkcjonowania takiej linii i jeżeli firma Tesco je zaakceptuje, to wtedy taka linia zostanie uruchomiona. Natomiast niezależnie od tego, czy taka linia zafunkcjonuje czy nie, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość dojechania autobusami komunikacji miejskiej do marketu Tesco, chociażby poprzez tą zmianę, którą wprowadzamy też od 1 grudnia, zmieniając przebiegi tych linii, tak jak powiedziałem, 11, 19 i 21, które będą się zatrzymywały na ulicy Bulwarowej na dole tutaj. Bezpłatne autobusy Tesco funkcjonują w wielu polskich miastach. Połączenia są tak zorganizowane, aby pasażerowie mogli dojechać bezpośrednio do sklepu.